Dzień dobry. W drugiej części nagrania o produktach zaprezentuję Państwu, w jaki sposób tworzyć receptury do sprzedawanych produktów. Aby wprowadzić recepturę dla danego produktu, będąc w sekcji Lokale – Produkty, wybieramy z listy interesujący nas produkt i wybieramy przycisk Nowa receptura. W nowym oknie pojawi się możliwość wprowadzenia produktów. Wprowadźmy pierwszy produkt do receptury z naszego magazynu. Wprowadzamy nazwę produktu z magazynu. System podpowie nam ją po wprowadzeniu jej części. Wybieramy jednostkę, ilość. Oraz magazyn, z którego pobierany będzie produkt. System sam wskaże nam, jaki będzie koszt użytego surowca, bazując na użytej ilości i cenie zakupu produktu znajdującego się w naszym magazynie. Dodajmy inne produkty do receptury. W przypadku, gdy cena danego produktu wynosi 0, oznacza to, że w magazynie wprowadzono produkt bez podania ceny zakupu. Po dodaniu produktów widzimy podsumowanie finansowe tak stworzonej receptury. Aby dodać recepturę, wybieramy przycisk Stwórz. Aby zmienić wprowadzoną wcześniej recepturę, z listy produktów wybieramy przycisk Edytuj recepturę.